Najpierw masz mglisty pomysł, który zaczyna się krystalizować. Nabiera kształtów i kolorów. Kuchnia z sercem domu. Wenus, zrobimy to dla ciebie. Nie tylko jednostki muzealne zapraszają na sobotnią noc muzeów. Od kilku lat Archiwum Państwowe przyłącza się do tej akcji i cieszy się w tę wyjątkową noc naprawdę dużym powodzeniem. O tegorocznej propozycji opowiedział nam Tadeusz Radziwanowicz, dyrektor placówki. W tym roku troszeczkę odeszliśmy od tej koncepcji prezentowania tylko własnych zbiorów, dlatego że główną atrakcją nocy muzeów w archiwum będzie wystawa sprowadzona właściwie w kopiach elektronicznych, u nas wydrukowana, sprowadzona z Archiwum Narodowego w Krakowie, wystawa poświęcona I wojnie światowej i polskiemu czynowi niepodległościowemu. I tutaj trzeba przyznać, że ta wystawa została wykonana z materiałów archiwalnych, które znajdują się w różnych archiwach polskich. Także między innymi troszeczkę materiałów jest z Archiwum Suwalskiego, no ale dominuje materiał z Archiwum Narodowego w Krakowie. Wystawa była już prezentowana w 2014 roku przy okazji setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej. Chronologicznie ona obejmuje cały okres I wojny światowej, a jak wiadomo 100 lat temu jeszcze wojna trwała, jeszcze właściwie nie wiadomo było za bardzo kto zwycięży, no wiadomo, że była pokonana Rosja właściwie już, natomiast jeszcze na froncie zachodnim trwały bardzo ciężkie walki, no i, ale sprawa polska już była obecna i tutaj w kraju Polacy zaczynali budować swoją państwowość i za granicą sprawa polska już była w 1918 roku obecna też na arenie międzynarodowej i zastanawiano się i już właściwie Polacy wiedzieli, że po I wojnie światowej Polska najprawdopodobniej będzie, nie wiadomo jeszcze w jakiej formie i w sojuszu z kim, prawda, ale było już przecież Rada Regencyjna istniała, istniał rząd polski w Warszawie. No, Suwalszczyzna miała troszeczkę inną, trudniejszą drogę do niepodległości. To nie jedyna atrakcja tej nocy. Będzie prezentacja multimedialna, głównie wykonana z materiałów archiwalnych, które są w archiwum w Suwałkach i będzie to dotyczyć okresu mniej więcej od listopada 1918 roku do sierpnia 1919 roku, czyli do momentu, kiedy Wojsko Polskie wkroczyło do Suwałk i skończyła się okupacja niemiecka Suwalszczyzny. Tadeusz Radziwanowicz zapowiada także opowieść o pewnym tajemniczym generale. Ci, którzy może trochę więcej mnie znają i moje zainteresowania, to będą wiedzieć, o jakim generale chcę powiedzieć i zaprezentować również jakieś kopie w prezentacji multimedialnej. No na pewno to postać bardzo ciekawa, urodzona w Suwałkach, postać, która należy do tego pokolenia właśnie, które budowało niepodległą Polskę w 1918 roku, potem jej broniło, potem znowu budowało to państwo, prawda, przez całe dwudziestolecie międzywojenne, a często niestety w czasie II wojny światowej spotkał te osoby los rzeczywiście tragiczny. Przypomnę chociażby urodzonego w Suwałkach komendanta głównego Policji Państwowej i twórcę właściwie Policji Państwowej Mariana Bożenckiego, który zginął w obozie koncentracyjnym w Guzem. Jak brzmi nazwisko tajemniczego generała? Dowiemy się w sobotę. Polecamy.